Ja tylko powiem, że ja naprawdę jeszcze się nie do końca przyzwyczaiłem do tego, że już mamy Green Cities na PS4. Mamy już tutaj Park Life normalnie. Dobra, tak czy siak. Witam was tutaj, cześć, czołem wzdłuż i zapraszam was na pierwszy odcinek z tego, co wygłosowaliście, czyli z Cities Skylines PlayStation 4 Park Life. Aż sam się dziwię, że to mówię. Dobra, tak czy siak. Wygłosowaliście mi tutaj mapkę. Naprawdę ja się dziwię, że tak dużo osób naprawdę na moim kanale jest aktywnych. Bo 14 osób głosujących w ankiecie to jest dużo. Na moim kanale. No ma, tak czy siak. Wyspa Honu odpadła. Wieczne pole wygrało. No i dobra, zobaczmy sobie tutaj. Mamy trochę ropy, jakaś tam forca. Trochę rudy, trochę zwykłego rolnictwa. Dosyć dużo jest zachęty dla turystów. Trochę wody i wszystkie połączenia. 65 powierzchnia odpowiednia pod zabudowę. Dobrze, co tu dużo mówić? Nazwa dla naszego miasta. Ja póki co napiszę parkowe szaleństwo, ale wymyślę jakąś lepszą nazwę, tak? Co nie, bo ja nie mam na razie pomysłów, a zawsze wy macie jakieś pomysły świetne na to, jak aby tutaj można nazwać czy coś, więc wymyślcie, tak? Coś tam. No ma tak, poczekaj. A może parki Awiznosza? Da, na razie parki Awiznosza. Awiznoszowo, parko. Nie, parki Awiznosza. Na pewno ktoś z was tam wymyśli jakąś lepszą nazwę. A ja póki co po prostu muszę mieć coś. Żeby nie było takie te zwykłe. Chwila. Nie przez Q. Parki Awiznosza. Dobra, dalej. Żadnych cheatów, żadnych katastrof, bo tego bym tutaj nie chciał. Pogoda może być, nawet syk dnia może być, odbloku wszystkich kamieni. Nie. Dobrze jest, żebym miał trofea, co nie? Bo chciałbym się pobawić. Nie ma modów, to nie ma cheatów. Powiem to tak. Jakby były mody, to bym się zastanowił, ale nie ma modów, więc się nie zastanawiam. Co tego nie uwierzycie mi, ale obok mnie wisi Awiznosz. Nie, że nie, w sensie, że nie, tylko ten ludzik z Lego. I naprawdę ja się zamierzam zająć się polityką, ale... Ale tak jakoś nie mogę do niej podejść. Dobrze. Cześć. To jest nasza mapka. Ja ją oczywiście już wcześniej oglądałem sobie, żeby nie było. Musiałem widzieć, co będzie. No i tak. Jesteśmy... Ogólnie zaczynamy od blisko wody. No i chyba jak część z was może się myśleć, będziemy się tam w kierunku wody przemieszczać. Co prawda tam trochę jest... Patent nie... No ma. Tak jest, czy tak? Zobaczymy. Dałem ciągi. Było podciągnięte. Tam dalej są jakieś górki. Tu jest taka jakaś tam górka, tu będzie to jest idealne miejsce, tutaj tam w tym rogu, w prawym górnym rogu mamy właśnie takie idealne jakieś tam podzabudowania, jakiś rezerwat przyrody czy coś. Park ktoś zaproponował, bardzo słusznie zresztą, stworzymy sobie gdzieś w centrum miasta jakiś taki wielki park, jak jest na przykład w Nowym Jorku. To jest dobry pomysł, dziś oczywiście zaczniemy od tego budowa, dzisiaj nam jakiś park bym chciał wstawić, tak? Dalej, tam są jakieś pociągi. Jakieś dziwne węzły, dobra, w sumie nie czoszczę. Ale jak możecie myśleć, będziemy szli bardziej raczej w tym kierunku. Gdzieś nad wodą się zbudować. I tak, jak możecie się domyślać. Na razie zbytnio nie mamy tutaj żadnych ciekawych miejsc. Zbytnio. Dobra. Zakończ wyznaczenie drogi naciskając kając kółko. Tego kiedyś nie mówili. Tak tylko powiem. Surowce. Tam jest trochę ropy. Ropę wykorzystamy i później będą parki. Więc takie są plany. Dobrze, standardowo na początku wiecie co musimy zrobić, czyli pyk. To nie było to co chciałem zrobić. Dobra, czy ja mogę? Mogę, dobra. No dobra, to już niech będzie. To był błąd. To był błąd, tyle powiem. Chociaż tak teraz pomyślałem, dobra, nie. A nie, nie. I teraz pomyślałem, że w sumie moglibyśmy tutaj... Bo się tak zastanawiam, czy jest sens tu ciągnąć autostradę przez całe miasto, jeżeli to będzie jakieś parkowe szaleństwo, czy po prostu tu sobie puścić jakąś dużą drogę, a autostrady po bokach. Może i to był... Tylko trzeba by kupić na pewno ten kawałek ziemi, tu kolejny. Chyba i tak go kupimy, bo tak, bo tam są ciągi. Dobra, zróbmy to, zróbmy. Czyli, nie, na razie sobie zróbmy małą drogę. Czyli lecimy sobie stąd, cyk. Oczywiście cały czas czekamy na autostradę i tak dalej. I w dzisiejszym odcinku nie jestem nam przekonany, czy nam się uda zrobić jeszcze jakieś parki zacząć, no bo... Jednak do tego miasta, spokojnie.
W ogóle mam bardzo dużo odcinków, z których nagrywam, więc trochę będzie teraz zwolnienie. Znaczy, powiem to inaczej, muszę zająć się też innymi rzeczami, a to jest bardzo ważne, żeby nie było, tak? To jest ważne, co ja tutaj nagrywam, ale jednak przydałoby się, żebym się zajął też innymi rzeczami, jak na przykład, no nie wiem, coś takiego prostego, tego, czym bym mógł się zająć, to jest na przykład materiał polityczny. Czy różne filmy dla szkoły? Akurat to będę musiał bez zależności i tak robić. Dobra, tak, tu jest ogólnie jakiś farming, już taki na początek. Ale ja mam chyba poszedłem w te laski. Tak, tutaj sobie na razie zrobię jakiś taki średni na razie przemysł. Tak, ja tutaj na razie nie wiem, jak to tu robię i co te drogi tutaj właściwie też wyczyniają. To też nie rozumiem tego. Dobra. Póki co jakieś tam bidzi sobie robię, tak, że nie wiem jeszcze właściwie o co chodzi. Ludzie się chcą budować, dobra, tak, na logikę coś, co pierwsze chce się budować, na pewno ludzie. No tak, w sumie niepotrzebnie to wyburzyłem, ale dobra. No, to tak, to sobie robimy w ten sposób. I stąd, od tej drogi, ciach. I lecimy sobie z pierwszą naszą tutaj drogą. Pyk, pyk, pyk. Powiem wam, że w sumie, to ledwo co zaczęliśmy robić to miasto, i już jest całkowicie inny niż wszystkie moje miasta, które kiedykolwiek stworzyłem. Dobre, co nie? Ja to potrafię wszystko zmienić na. Ja to potrafię wszystko zrobić na odwrót. Dobra, tak czy siak. Mam radyjko jakieś, bo jest taka cisza. Okej. Dawaj rok. Dawno nie słuchałem. Dobra, dalej. Co do wody, mamy tutaj dosyć dobre nasze. Jesteśmy zaopatrzeni. Ponieważ mamy i coś takiego, i ładny ściek. I to sobie pociągniemy do siebie i stąd sobie puścimy. Okej. O, no powiedzmy tak gdzieś dotąd. Rudę i od tej rudy. Oczywiście to nie jest wszystko pięknie zrobione, tak? Żeby nie było, że ja tutaj próbuję zrobić coś ładnie. Nie, ja po prostu tego nie robię. Tak, śmieci tu nie mamy jeszcze. Ogrzewania tu im nie montujemy i tak. Przydałoby się postawić jakąś elektrownię już taką. No taką, no właśnie. Dobra, to postawmy ją tutaj w drzewkach, bo tu będzie przecież nasz przemysł. Jak w końcu będzie. Okej. Stąd tu taka zwykła droga polna. I tu będzie po prostu podłączenie póki co. Później coś innego jak wymyślimy, to będzie coś innego. Macie wy tu podłączenie, a drut będzie iść tak dziwnie do nich. O, widzę, że już tutaj mamy nas podłączenie. Świetnie. Macie drut, macie wodę, więc teoretycznie macie wszystko. Tutaj jakby coś dam wam już, żeby się przemysł mógł budować. Tak, tylko jakby coś, co nie? Nie to, że już, tylko jakby coś. Swoją drogą. Ej, wy, w końcu naprawili to, że nie możemy być dzielnic od pierwszego. Nieźle, no to się zdziwiłem. Dobra, kiedy jest pierwszy promieniowy? 480, całkiem dużo. I cały czas dzieje, ale już będzie centrum cyklingu, dobra. Jest dobrze, bo to mamy ten cykling. Klinika, podstawówka. Jest dziwna ta podstawówka. Szkoła społeczna. Okej, dobra, widzę, że jakiś. Na razie postaram się na to nie patrzeć. Dobra, z tego co widzę, póki co jest duży popyt i zapływ ludzi. Bardzo fajnie. Przyspieszę sobie po prostu trochę czas. To na pewno nam pomoże. I jak zawsze na pewno będziemy też z glebą tej wymieceni. W ogóle od kiedy jest Park Life? Od pół. Czekaj, że to przecież trzeba podejrzeć. Od półtorej tysiaka są obszary parkowe i jaki jest pierwszy park, bo z tego co pamiętam też nie wszystkie parki naraz możemy. Moda na parki, dobra, tak, bo to jest też parę przepisów. Wszystkie parki naraz? A to tego nie wiedziałem, że wszystkie parki od razu naraz nam pozwalacie budować. Fajnie. Chyba, że coś jednak nie. Polega, bo tu tak są nowe budynki. No i tak, mamy te wszystkie parki. Te zwykłe, a nie widzę wejść, w sensie gate'ów. A nie, no mamy też płoty wszystkie, no to tak. Nowe drogi, nowe przepisy. A, no to obszary parkowe, czyli wszystkie parki od razu są dostępne. A to tak w Natura Disaster trochę, z tego co pamiętam, tak nie jest. Aż tak pięknie. Dobra. Chciałem słyszeć jakieś krzyki na dole, to nie wiem. W sensie. Wiecie, jak zawsze, kiedy ja włączam PlayStation. Jest to jeszcze kiedy nie wszyscy rodzice śpią, no to może się to dla mnie skończyć nieprzyjemnie.
Więc miejmy nadzieję, że... Bo jednak teoretycznie już za dużo trochę gram. Za dużo też nagrywam. No, mówiłem to zresztą, już dzisiaj wam. Postaram się, żeby odcinki... Induzji będzie tego trochę więcej, tak? Zobaczymy jak będzie, jak to się zakończy. Póki co jest jak jest. Więc cieszmy się tym. Jakiś już przemysł jedzie. A nie, oni jadą tutaj mi napełnić nasze paliwo. Dobra. Widzimy, że już coś teoretycznie jedzie. Już nasz węzeł się już tutaj zaczął kręcić, bardzo dobrze. Mamy już nawet ludzi. Oto jest bardzo dobra wiadomość, akurat z tego jestem bardzo zadowolony. Potrzebujemy chyba 480... Nie, czekaj. Tak, 480 ludzi i będziemy mogli zacząć dyskutować z... To jesteśmy na całkiem dosyć dużym minusie. Szczyk jeszcze na razie póki co nawet nie działa. No to dobrze. Nie funkcjonuje, pewnie nie ma jeszcze ścieku żadnego naszego mojego miasta. No tak, no bo jest jest mało ludzi, że jeszcze nie zaczęli produkować ścieku. Gdyby tak było jeszcze w prawdziwych miastach. No niestety to jest tylko tak wpis. No, normalnie w prawdziwych miastach to pierwsze co... O, darmowa toaleta. No, a tutaj to też kulturalnie. Dobra, poczekaj, nie, jeszcze. Przemysł zaczyna się powoli też budować. Akurat co do przemysłu to tutaj dużo nie dałem im możliwości tutaj się rozwoju. No bo ja będę tutaj później też chciał. Tu raczej tego przemysłu na pewno nie będzie, to żeby nie było. Później to będą na pewno będzie więcej tych biur. Będę szedł w biura. A póki co jakiś przemysł trzeba dać, bo gdzieś muszę na początku pracować. Oho, już zrobią się bugi. Proszę bardzo, nasza wspaniała kamera wizualizacyjna, możemy porównać nasze wspaniałe miasto. Bardzo mały ruch, tak z tego co widzę na naszym mieście. Gdyby takie były korki w miastach. Byłoby fajnie. Niestety tak nie jest, więc nie patrzmy na to za długo. Dobra. Aha. Tego co widzę, teoretycznie dużo jedzie, ale tak naprawdę nic nie jedzie. No dobra. Już mniej tracimy forsy, więc to jest na pewno dobre. Robi się noc, to jest akurat mniej dobre. I z tego co pamiętam, żeby zaoszczędzić trochę forsy, to i tak na początku... Nie, może i prąd to nie, ale... Ale wodę można na pewno na maksa obniżyć, z tego co pamiętam. Tak to jakoś było. Słucham, jakby ktoś się zastanawiał, czy ma jak sobie od razu na początku jakoś parki stworzyć, ponieważ z parków są forsa. Jest forsa, a w takim miejscu to na pewno się by się przydała. Dobra, czy woda jest cały czas zacna? Wiecie, żeś po prostu wyłączył coś przed chwilą. Produkcja, wydajność, zużycie by mnie interesowało, bo produkcja... A, produkcja ścieków, zużycie wody. A, wydajność to jest... Dobra, jesteśmy bardzo dobrym... jesteśmy na dobrym poziomie. Co do prądu w sumie też możemy obniżyć. Z tego co widzę. Dobra, na razie mamy jeszcze mały dochód, bo dużo wydajemy właśnie na prąd i wodę. To się powinno za chwilę zmienić. Dobra, produkcja, zużycie. Produkujemy 10, zużywamy 5. I tak to dużo nam nie zmieniło. I tak jest źle. Jakbym to powiedział, i tak jest niestety źle. Dobra, tutaj się to buduje. Od kiedy będziemy mogli robić już jakieś sensowne obszary, dzielnice, specjalizacja lotnictwo od prawie tysiaka ludzi, kurczę. Dużo. Tutaj, na ściek tu nie marudź, bo ściek jest podłączony, tak? A to czemu on nie działa? Czemu one obydwa nie działają, to nie wiem. To ja tego ci niestety nie powiem. Aha. Nie wiem, jakiś tu jest problem. Zużycie niby to działa, a tak właściwie to nie działa przecież. Dobra, nie marudzą, to się liczy. Póki nie marudzą, jest dobrze. Wiadomość. Jak ja strasznie nie lubię zaczynać Miast City, bo to jest takie... Tak czekasz tylko. Jak na samym początku, tak cały czas tylko czekasz. I czekasz. I nic się nie dzieje, i tylko przyspieszy trochę czas. A już 15 minut minęło. No właśnie. I tak czekamy. I tak się nic nie dzieje. Co jednak teraz się zastanawiam, czy na samym będzie pójdziemy, ale...
Tak, bo tutaj tę rzekę bym. Ta, tutaj te dwa. Tutaj mam 6 kawałków już do wykupienia. I może tutaj te 3 jeszcze wykupimy. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie, ale. Się zastanawiam, gdzie tu będzie bardziej centrum miasta. Bo fajnie byłoby zrobić ten park taki centralny, co będziemy robić. Tu mi tu na wodę mam gdzieś. Okej, dobra, już mają problemy z wodą. Świetnie. Ale jesteśmy już na plusie, dobra, to już jest bardziej świetnie. Że jak będziemy tutaj to sobie wszystko budować, to byłoby fajnie, żeby był przy wodzie, bo jednak jest tam parę tych atrakcji przywodnych. Gdybyśmy tutaj tak po całości i tutaj przy tej dzielnicy. Z drugiej strony, jakbyśmy go tutaj wcisnęli, to by lepiej trochę wyglądało to. Albo tak na środku po prostu. I później tutaj z takim jeszcze małym dojściem do tego. Może to jest pomysł. No nie wiem. W ogóle byśmy nabili dokładnie tego kamienia milowego, byśmy dostali trochę forsy, byśmy mogli coś zacząć już tutaj robić z tymi ludźmi, bo tak póki co to i tak. Tak średnio mogę cokolwiek robić. Tylko czekać. Na zbawienie. Estakady. Tylko po co w takim mieście? Dobra, macie prąd, nie ma ludzi, budujcie się bardziej. Ojejku, drut tylko przesunę na chwilę, a wy już za to zrobicie. Ja wiem, że PlayStation wam się wyłączyło, ale spokojnie. Chociaż nie, w sumie PlayStation nie ma zasilania zapasowego. No dobra, to może rzeczywiście być źli, ale mało, sądzę, że mało to was nas ma. Dobra, mamy podatki, pożyczki, możemy się już tym bawić, mamy odpady, edukacja, opieka zdrowotna, odpady, edukacja, opieka zdrowotna. W odpowiedniej kolejności, a widzę, że w odpowiedniej kolejności. To tak, zacznijmy od czegoś ważnego. Czyli mamy szkołę społeczną. Ponieważ my jesteśmy w Green Cities, no to będzie Green Cities, czyli szkoła społeczna. Dalej postawimy śmieci. Oczywiście pójdziemy na nowoczesne śmieci, czyli w sensie na takie. I teoretycznie jeszcze nas powinno być stać, no stać nas nawet. I sobie postawimy jeszcze coś takiego. I macie wszystko. No ma tak, czy pożyczki? Podatki w sumie możemy podnieść wszystkim do dychy, póki co. Tak, i widzę z tego co widzę już nam póki co prąd zaczyna siadać. No, tak wiedziałem, że tutaj co do prądu to akurat długo nie pociągniemy na tak małym produkcji. Akurat prąd to jest najbardziej znikająca rzecz w Cities. Nie wiadomo gdzie on znika, a go nie ma. Dobra, teraz jest już dobrze i na jakiś czas nam starczy dłuższy. Dobra, to tak, dalej tutaj zaczniemy sobie stąd robić. Poczekaj. Dobra. Teraz możemy rozmawiać. Chyba mam scenariusz też muszę nagrać. Boże, ile ja muszę rzeczy zrobić? Nie, nie, teraz muszę zająć przez parę dni zupełnie czymś innym. Zrobiłem. Czyli polityką się zająć, nie będę grać teraz przez parę dni. Może Minecrafta tylko nagram, ale. A Wizenosza czy coś? No właśnie, już od razu wchodzę w ten tryb. A Minecrafta, później tylko Wizenosza. Później jeszcze tylko tyle i tylko tyle i efekt jest taki, że jestem w tym samym miejscu, co byłem przed chwilą. Nie. Nie, 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 nie. To tak nie może być. To jest błędne koło, ja tak się wykończę. I będzie efekt taki, że nie będzie żadnych filmów. Ja mówię, wy nie macie podłączenia. He, he, he. Śmieci nie mogą działać, bo nie mają połączenia. No ma nie, tu za chwilę się to coś pobuduje, więc już spokojnie. Bo ludzie się chcą budować, a ja tam już nie chcę ich budować, chcę ich podzielić tutaj na dwie strefy. Dobra, tutaj jeszcze to. I zaraz zobaczymy, jeżeli. Nie, no, nie ma parków żadnych, to nie będzie się chciał budować. Dobra, za ile jest kolejny kamień milowy? Za 950. A, i będzie już leśnictwo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, budują się, widzisz, już kwestia czasu. To jest naprawdę kwestia chwili, aż będziesz mieć tu już podłączenie. No tak, woda akurat możemy wam wyciągnąć. To jest ten dobry burmistrzem, tak. 300. No już prawie tysiaka nawet zdabiamy, to już jest naprawdę za to nieźle jak na takie miasteczko. Nie będzie jaki popyt jest dobry też. O, chyba już prąd jest, skoro się włączyłeś. Nie, prąd wy nie potrzebujecie. Dobrze. Tak trzymać, tak trzymać. Zobaczcie, nie mają prądu, śmieciarki wyjechały. To jest po prostu piękne. To jest po prostu piękne, ale spróbujmy mieć strasznie jakieś szanse, żeby się wstrącić. Da, podłączyć. A już świetnie. O, jakieś ludy idą. Nie, mieszkańcy. Zmiana nazw budynków, samochodów, mieszkańców, obiektów
Dobrze, dobrze, dobrze. Ja wiem, że możemy zmieniać nazwy. Właśnie, jak ktoś ma pomysł na nazwę na jakąś ulicę, czy coś, to też możecie pisać w komentarzach. Ogólnie komentarze nie gryzą, podobno. Nie wiem. Ja też mało piszę w komentarzach, żeby nie było u innych youtuberów czy tak dalej. Ale ja, to dlatego, że ja piszę, ja tylko oglądam youtuberów angielskojęzycznych. No dobra, może jednego polskiego oglądam, padło tam polskich oglądam. Ale u takich to się nie zostawia komentarzy. Tego co ja oglądam, to się nie zostawia komentarzy. Bo ja nie oglądam to co wam pokazuję. Zupełnie co innego oglądam. Dobra, tak czy siak, jak tam nasza szkoła społeczna sobie radzi? No póki co jest zacnie, ale to jest chwilowe, bym powiedział wręcz. Stanowią teoretycznie... Poczekaj, bo ja się... Bo trochę się po tej aktualizacji zepsuło, bo tak, dostałem szkołę podstawową, szkołę społeczną i szkołę podstawową. Z czego tej jednej podstawowej nie ma, bo coś się zepsuło po tej ich aktualizacji. I wszystkie dodatki, i wszystkie budynki z pewnego dodatku. Chyba się to nazywało Art Deco, czy jakiś Europan, coś tam Subdia. Coś tam z Europa się zepsuło i nic nie ma tych budynków. Mogliby to łaskawie naprawić. Bo takiej jednej elektrowni nie ma. Ja może z niej mało korzystałem, ale tak czy siak nie ma jednej elektrowni. Dobra, przemysł by się chciał budować. Ale przemysł to się będzie dalej budować, jak będę widzieć, że robić smrodu. A póki co to nie widzę tego. Tak pięknie. Dobra, damy ci tutaj jeszcze trochę handlu. Pyk. I pyk. Czy tu w ogóle byście podłączyliście łaskawie z tym... tym drutem byście się podłączyli? No proszę was, no. Ludzie, no. To jest tak blisko ten drut był. Dobra, nie, 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 to nie. Ale tutaj cwanego może będziecie się budować teraz. Ciach. I ciach. I później, tak, ja tu pędza nie korzystam póki co, bo tutaj... Bo jestem na razie oszczędny, żeby tutaj mi za dużo ludzi nie uciekało za chwilę. Dobra, w ogóle to za chwilę nam wbijemy kolejny poziom. O, bardzo dobrze. I ciach. I ciach. I kolejny poziom, proszę. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, 943. Od 950 jest kolejny poziom. A nie, bo teraz ludzie zwolnili z wprowadzaniem się, to będzie wolno. No jeszcze 3 osoby, jeszcze 2 osoby, dawaj, 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 jedna osoba jeszcze. Jeszcze jedna osoba. Oj, mamy to wszystko. Mamy to, proszę państwa, mamy nowy kamień milowy, nowy kawałek ziemi możemy kupić, mamy już przepisy, dzielnice, pożyczkę, specjalizacje, służby ratownicze i policję. Samowystarczalne budynki, tego nie korzystamy raczej. Czujniki, Edemiza i mamy posterunek policji, zobaczymy czy będzie, raczej w to wątpię. Dokładnie, nie ma posterunku policji. Tego innego, żeby nie było, tego innego nie ma. Dobra, no i tutaj póki co stworzymy sobie dzielnicę. Ja bym wolał, żeby ona była po drugiej stronie, tak powiem. Tak, ona będzie tutaj, będzie po tej drugiej stronie się tutaj kręcić. Przemy, bo wtedy będę mieć na stronie, nie będzie mi tutaj wchodzić w to, co będzie później. Póki co tutaj oni są tutaj, no bo nie mam pomysłów skąd indziej brać nasze surowce. Dobra, no i stąd tutaj sobie na razie zrobimy taką prostą drogę. Pyk, pyk, pyk. Stąd będzie prosty mostek. W sensie ten mój, ten... On bardzo fajnie wygląda, pomijając to, że ma bardzo kiepską prędkość, ale jest bardzo fajnie wygląda, tak? To się liczy, co nie? Nie, nie liczą się jego właściwości. Liczy to jak działa. Liczy to się jak wygląda. No. Dokładnie. I ciach, i ciach. I tu się wy właściwie możecie już budować. Właściwie teraz tutaj wszyscy znikną, ale... Ale tak czy siak. Możemy póki co zrobić, żeby ktoś się mogliście budować. Jakby coś. I damy wam tutaj wodę. Bo to może wam się przydać poniekąd. Macie wodę. Co do prądu, no tak, nie będziecie mieli oczywiście prądu, bo nie podciągniecie sobie, skądże znowu, takie bajki tylko w filmach. No i wy tu powoli znikacie. Tak. Dobra, dobra, dobra. Całkiem dobrze się tutaj dzieje. Budynek osiągnął kolejny poziom, świetnie.
Możemy to sobie podejrzeć na mapkach. O, mamy już wszystkie mapki, o to bardzo dobrze. W sumie mapki są od początku. Tak. O, dostałem zielone miasto. Trofeum, czekajcie. Jestem aż ciekawy, od czego to jest trofeum. Nigdy nie znajdę. Trofea, City Skylines, zdobyte. Nie, to muszę zjechać na sam dół, o Boże. No dobra, nie ma tego. Nie potrafię tego teraz znaleźć, tak dla was szybko, ale... Ale jakieś trofeum ciekawe dostałem. Zielone miasto, z tym no, wydaje mi się, że to już nie. Może chodzi mu o to, że... Usunąłem cały przemysł ten... Brudny? Może. Może niego czysty przemysł, to już są nawet drzewka. To byłoby nawet trochę logiczne. Dobra, tak czy siak, no trudno, nie dowiemy się tego na razie póki co. No bo nie mamy właściwie skąd dowiedzieć się tego. Wiemy, że prądu nam brakuje. I to jest pewne. Dajmy na 90%. A, i mieliśmy wam postawić tutaj w sumie, na pewno tak, postawmy wam tutaj fire. Bo fire to fire, tak? I policja, która kosztuje dziwnie więcej niż fire. No ma, akurat na policję musimy już trochę zrobić. No, dałem mu tutaj tam dzielnicę, no, ma, no to wy się tu będziecie mogli budować już wkrótce. Tutaj możecie się budować. Możecie się budować gdziekolwiek. Póki co. Dobra. I tak w sumie, i tak by tak teraz pomyślałem, że i tak czy siak ja cały czas tu robię, żeby oni się budowali wedle mojego jednego schematu. Co prawda po środku jest ta zwykła droga. O, widziałem tam strzałeczki. Ale to i tak jest głównie ten sam system. Dobra, śmieciarki z tego co widzę już działają. Bo zrobiłem dudę, ale jej nie podłączyłem. A, to dobry byłem. No to dobry byłem. Swoją tutaj zróbmy miejsce do zawracania naszych śmieciarek, bo widziałem, że zdałowały gdzieś tam na koniec świata. Tak będzie lepiej. Bo nie chcę, żebyście mi tu się kręcili i aż tam jechali, jak nie ma po co. Dobra, dobra, dobra. Przepisy to są drogie, więc póki co na razie nie. A przepisy, które mnie interesują, są dopiero później. Bo to jest to. A od 11 tysięcy, więc... Więc tak trochę jeszcze nie mało. 3% atrakcyjność miasta. No, tak trochę mało. To jest dobre, ale niestety na razie nie. W ogóle stwórzmy sobie dzielnicę dla naszych tutaj tych dzielnic. Nazwy dla dzielnic, jak ktoś ma pomysł, to piszcie. Dzisiaj taki, jakby ktoś zaczął, zaraz zaczniemy tam mówić, ogólnie, to my dopiero dziś zaczynamy parkle, więc dzisiaj, jeżeli nie będzie żadnego parku, bo to jest prawdopodobne, no to nie, to będzie normalne, bo tak... Tak to jest, akurat w tej... tutaj. A, możemy tak sobie też zmieniać rozmiar. O, to bardzo dobra wiadomość. Dobra. Chciałem postawić im tu policję, dlatego teraz tak czekamy. A policja trochę kosztuje, a my trochę też mało zarabiamy, no to tak też trochę czekamy. Dobra, tak, ci się tutaj zaczynają powoli budować. Słucham, to mi się wydaje, poczekaj. Tak, wydawać tak się to wtopiło, że aż nie widać. A, to nam zwolni czas trochę. No dobra, no, to nie, jak ma tym mi zwolnić czas, to nie. To nie idę na to. Nie ma bata, to też na to nie ma bata. Klinika. Jest klinika już postawiona w tym mieście. Nawet nie zauważyłeś. Jak mogłeś. Dobra. Policja, 12 lisiaków. Już coming soon. A, nie ma się. Ja, jasne, ja nie mam forsy, proszę cię. Proszę cię. Nie kłam. Widzisz, mam forsę. Mam forsę nie mając jej. Dobra, no i teraz sobie, że będziemy sobie budować trochę do przodu. I już za chwilę. Naprawdę za chwilę. Zajmiemy się budową tego nowego naszego parku dużego. Tego centralnego, co tam na razie dziś dopiero zaczniemy. Tam postawimy pewnie tylko gatey, bramy w sensie. I tyle, ale zaczniemy go budować. Tak, zastanawiam się, jak go zrobić, ale to będzie po prostu cały taki obszar tego na razie. Okej, dobra, co się z wodą? Wow, po tak długim czasie woda się zaczęła kończyć. A to ciekawe akurat. No, dajmy sobie na 70%. W końcu, po bardzo długim czasie, woda zaczęła się kończyć w granie.
z niewiadomych przyczyn. Dobra, tutaj i tutaj i ciach, i ciach. I stąd będzie. Nie będzie, bo nie ma forsy. Daję forsę. Dobra, jest forsa. Tak, bo oni tutaj się chcą budować, a żeby się budować, no to wiadomo co. Musimy wyłączyć światła pierwsze. Później pogadać z miastem. I będzie lepiej. To zabana, to zabana. Wyrzuć światła. Wszyscy są przeszczęśliwi. Włącznie ze mną. Zrobił się dzień i pada deszcz. No. No, u nas w realnym świecie to nie pada dziś deszcz, to jest pewne. Dobra, dochodzimy do miejsca, gdzie będzie wejście do parku. Bo ogólnie park jest od ilu? 1500. To już jesteśmy tuż, tuż. To. Bo się zastanawiam, czy zrobić tutaj, że na wprost będzie się zaczynać park. Bo to byłby naprawdę bardzo fajny pomysł. Czy. Chyba jednak takie wejście na wprost będzie to. Ta. Tak, to będzie to. Mieliśmy poziom? Mieliśmy. Obszary parkowe, kształtowanie krajobrazu, przepisy wydarzeń, rekreacja, posiadanie zwierząt, zakaz posiadania zwierząt, zakaz spalania parki i rekreacja, apteczka, moda na parki, zwiększona. Właśnie, trzeba nie postawić. Park główny, kampania reklamowa, ścieżki. Kanały, wały, ogrodzenia, szkoła średnia, różnego rodzaju typu parków. Parków nie będziemy póki co stawiać. I zakład utrzymania parku, szkoła średnia i Instytut Sztuk Pięknych. Dużo tego. Powiem tyle, dużo. To znaczy, że się pojawił ten budynek za 30 tysiaków z Instytutu Sztuk Pięknych. I my go na razie jeszcze nie będziemy budować, bo po prostu nie mamy aż tak dużo forsy. Ludzie się, co prawda, jeszcze też chcą bardzo budować. Tego akurat nie wziąłem pod uwagę. Właśnie. Czy jeżeli... Bo tak, bo stąd będzie droga sobie szła tutaj prosto. Tak, dobra, co jest z prądem, ty żeż? Dobrze. Dobrze, weźmy go na stówę. Tylko nie martwcie mi, że za chwilę nawet stówa będzie dla was zła, bo wtedy będę już zły. Później stąd tu. I później, jeżeli dobrze wyliczyłem, lecimy sobie stąd, tu i tu. Dobrze. Tak, ja wyłączę te światła. Tutaj nie ma. I stąd polećmy sobie. W sensie, że polećmy. Dajmy, żebyście tutaj mogli budować domki. Ciach, ciach, ciach. Już zaczęły się te małe budować. Zobaczcie, tylko chwilę. Tak był duży popyt, że się cokolwiek chciał budować. I tutaj, tak jak możecie się domyślać, będzie nasz handel się budować póki co. Dobra, handel jest. I tutaj w drugim kierunku na razie sobie damy po prostu taką krótką drogę, żeby było, że tutaj coś będzie. I sobie przy okazji wyłączymy do tutaj światło. Natomiast tak jak możecie się domyślać, tu będzie nasz duży, duży, bardzo duży, no bo takie, tutaj będzie nasz duży, bardzo duży, park, takie była, wiecie, kulminacja. I oczywiście nas wyrzuciło. Zawsze nas wyrzuca, kiedy otworzę pierwszy park. Na razie taki skromniutki. Proszę bardzo. Dodaję elementy, dokładnie. Zamierzałem to zrobić właśnie w tym momencie. Zniechęciłeś mnie do stawienia tutaj tego. Czemu to musi być na szerokość 5 kratek? Taki miałem piękny pomysł, żeby tak pięknie tu wjechało. Kurczę. Dobra. Dobra. To poczekajcie chwilę, ja się muszę zastanowić, jak to teraz zrobić. Ja myślałem, że to nam tu pięknie wejdzie. Tutaj. A tu klops. W takim wypadku chyba go wybudujemy tutaj z boku. To będzie chyba dobry pomysł. Będzie to po prostu jedna ta droga z boku, tu ta droga z boku i będzie tu jakby coś dojście. I stąd tu, poczekaj. Pauza. Pauza budująca napięcie. Ja już nie mogę. Ale tyle słów wymyśliłem. Nieważne. Na YouTubie. Tak, stąd będziesz mieć dojazd. Ja wiem, że mam coś takiego jak linie pomocnicze, ale to jest ułatwienie. A ja z ułatwień nie korzystam aktualnie. Dobra. Stąd tu, stąd tu.
I ciach. Tu będą oczywiście kiedyś bambaje jeździć po tych dzielnicach, tak, żeby to nie było. Ja o tym oczywiście wiem, wy sam też też. Więc tu wyłączamy światła. Tu wyłączamy, przy okazji będziemy mieli już na długie lata rozbudowę przygotowaną. Co jest też dobrą wiadomością. Tu wyłącz światła. I stąd tutaj to podłącz. I tu wyłącz światła. Dobra. To powinno nam trochę tutaj dać już miejsce, żeby się mogli budować na dłuższą przyszłość. I stąd, tak? Nie, czekaj, to są przykrętki, to stąd. Dajemy, abyście się mogli budować. A dookoła tego całego dajemy handel, żeby się mógł też tutaj budować. Z czego jeszcze dorzucimy wam oczywiście tutaj nasze dzielnice, aby was tutaj pięknie zamykały. Oczywiście, że musimy zmniejszyć, bo tutaj na przykład się nie połączy. Ale ogólnie jest już całkiem ładnie, wybudowaliście jakieś tam na pewno z was coś mamy flefity. Dobrze, ale tak jak mówiłem, park będzie teraz trochę inaczej budowany przez to. Ja się trochę zdziwiłem. Daj to. Daj ten nasz obszar parkowy. I tak, musimy go sobie przycofnąć aż dotąd. No całkiem dużo. I póki co to będzie takiej wielkości. No jak dla mnie to i tak jest dosyć duży ten park, tak tylko powiem. A tak tylko tak skromnie dla mnie powiem, że to jest na tutaj tak całkiem duży obszar parkowy. Może się nie wydaje, ale to jest duży obszar parkowy. A i stąd będzie tutaj zamykać. Z tym, że będzie mieć ten park jeszcze tutaj małe wyjście, oczywiście tak jak mówiliśmy, do wody, żeby tam się to pobudowało. Ale dobra, póki co na razie jesteśmy na takim etapie prostym. I tutaj sobie zróbmy nasz gate przedni, tak zwane wejście. Proszę bardzo. Mamy nasz pierwszy park. Brama boczna parku, plac parkowy, budynek informacyjny, toaleta i kawiarnia. I mamy 37 minut odcinka, jak to przystało na odcinki, a wiznosz nigdy nie patrzy na czas. Więc jeszcze chwilę sobie ponagrywamy. Dajmy największy to. Dobra. Przemysł chce się budować. Akurat przemysł może mu się kończyć już miejsce pod budowę. To może być akurat prawdą. Bo na przemysł dawno nie patrzyłem. W ogóle się coś zaczęło fajczyć jeszcze tam. Jakieś podpalacze mamy najwyraźniej. Tak, z tego co pamiętam też szkoły już nam nie podstawowo nie wydabiają. Trzeba będzie się tym zająć. Ale na pewno nie w dzisiejszym już odcinku. Już to będzie w kolejnym odcinku. A dzisiaj chciałem się jeszcze po prostu zająć tym parkiem. Dobra. I daj tu po prostu pędzel. Tutaj, tu. Tutaj jest dobrze. Dzielnicę macie. Dobra, świetnie. No i tak. Oczywiście możecie się myśleć, co ja teraz zrobię. I was tym denerwuję. Bo od czego się zaczyna budowa parku? Od budowania płotu. Więc zrobimy sobie na razie płot prosto tutaj. I tutaj. I tak samo będzie to stąd. Na razie dojedziemy sobie dotąd, bo później będzie to gdzieś skręcać. Więc na razie będzie tylko jedno wejście, jak możecie się też domyślać. My już nawet pierwszy poziom, wow. No i oczywiście jakieś tutaj zakręciki czy coś tam będą się działy. Ja mam pomysł, żeby tutaj jakieś kamyczki poustawiać z boku na froncie. Jak będę mieć wolny czas pomiędzy odcinkami, to oczywiście tutaj tego więcej powrzucam. A póki co, żeby to tak jako tam jakoś to tam było ciekawie wyglądało, to sobie możemy postawić tutaj taki jeden kamyczek gdzieś tam mniejszy taki. Okej. Daj, tutaj się zmieścisz się. No ma tu taki jeden i tutaj taki jakiś tam okrągły. O, co nie? Takie tu mniejsze rzucimy na razie, żeby nie było, że nic nie ma, ale żeby jednak było, że coś tam jest. Tutaj taka jeszcze jaskinka jest, tak? Czekaj. To weźmy już. Wiem, że to nie jest estetycznie na cytat przyrody, więc nie powinniśmy takich rzeczy tutaj wrzucać, ale jak to się mówi, teraz się żyje i jest noc, więc nie, ja przypadkiem nie mogę nie zauważyć, co tutaj teraz buduję, więc no cóż, taka szkoda. Ale oczywiście tu mi chodzi o to, żeby po prostu to ładnie wyglądało, jakikolwiek to będzie park. Ja mam nadzieję, że on będzie po prostu bardzo ładnie wyglądać. Swoją drogą tutaj go postawiłem tą stroną ten kamień. No, trzeba go postawić tym kierunkiem, aby on całkiem ładnie tutaj wyglądał. Tutaj. Okej, tutaj też jest tyłem? Nie, tu chyba jest już dobrze. Tak?
Okej, okay, dobra, dobra, to jest całkiem dobrze wygląda. Ja nie chcę kręcić tutaj, żeby nie było ustawieniami gry, ponieważ jak możecie się domyśleć, ja chciałbym wbić takie magiczne trofeum. Aż możecie się zdziwić, że ja go jeszcze nie wbiłem, jak tyle gram na Avizenoszu. 1001 noc. Trudne trofeum do zdobycia. Bardzo trudne. Budynki postawione w wypadku budynek przyczynia się do tego, jak dobrze działa twój obszar parkowy i czego potrzebuje. Okej, okay, dobra. Mamy plac. Tak, na pewno na wejściu by się przydało punkt info i toilet. Toilet się zawsze przydaje gdzieś na wejściu. Jakieś kawiarenki też mogą być, ale kawiarenki to ja bym gdzieś tutaj rzucił dalej trochę. Poczekaj, kawiarenkę tutaj na przykład taką jedną. Tu trochę inaczej zakręglone. Zauważycie, że zawsze kawiarenki jakoś tak wykręcam trochę. W ogóle jakby ktoś się zastanawiał, jak główne ścieżki we wszystkich moich parkach robię z drzewkami, a pozostałe bez drzewek. No chyba, że to jest jakiś inaczej trochę działa ta dzielnica, to wtedy trochę inaczej. Sam widzę, że tam zwolnimy czas, że mamy jakieś problemy już. Tak, do was nie dociągnąłem wody, a nie, wy macie wodę. To po prostu się skończyła woda już w mieście, to też przy okazji. Okej, okay, dobra, to dociągnijmy wodę. W skrócie dajmy na stówę. Na 100%. Dobra. Jestem przekonany, że to trzeba zrobić na 120 już prawie za chwilę. Więc zadeknijmy. Woda jest, już powinna być za chwilę. Dobra, no i dokładnie. Prąd też był już przymały i jest cały czas. A to kwestia czasu, aż załaduje się, że podciągnąłem podatki. A bo woda już podskoczyła. A prąd jeszcze nie zareagował, że poddałem mu 10% ekstra. Elektrownia. Nie wiem. Nie wiem, macie jakiś wielki problem. Bo wy macie już tą wodę i też jeszcze nie chcieliście zareagować łaskawie. 46, zmniejszyło się zużycie elektrowni. Ale to nie o to chodzi, ja wam podniosłem. Aha, to akurat możemy zmienić. Dziwne. To jest dziwne, może już zwiększyło się. Dobra, tak czy siak, dajmy na 130, trudno. No teraz już powinno się to zmienić na lepsze. Dobra, jest 48. Okej, okay, ta jedna elektrownia trochę już nie wydawia. Dobra, no i oczywiście, żeby nie było, że tutaj. O, ktoś tu już idzie. Wow, chwila! To nie tak miło wygląda, że tu aż tyle ludzi będzie szło. Dobra, jak tyle ludzi idzie, to nie mam zamiaru zmniejszać tutaj nakładu pieniędzy na niego. Kampania reklamowa dużo kosztuje i dużo daje, dajmy to sobie. Zakaz fajerwerków nie, dobra. Turyści w tym tygodniu byłoby fajne. Atrakcyjne 60, utrzymanie na razie nie jest jakiś tam very high pollution. No dobra, z tym prądem to jest problem. Sam się dziwię, że ja to robię, ale tak, trzeba postawić jeszcze jedną elektrownię. Przy okazji zmniejszymy sobie budżet na to na 100%. I kończymy odcinek, tak? Kończymy, bo jest 44 minuta odcinka, więc już czas. Trochę pieniędzy przez to jeszcze utopiliśmy. No trudno, trudno mówi się, trudno idzie się dalej. Dobra. Z naszego parku póki co naraźniamy jeszcze zysków. Ale widzimy ewidentnie, że ludzie do niego brną z różnych miejsc miasta. No w sumie się nie dziwię, bo tu będzie dosyć duży. Do kawiarenek, do toalety z rowerów i nawet na piechotę, do punktów informacyjnych i do tego. Więc bardzo dobrze, bo o to nam tu właśnie chodziło. Swoją. Ile potrzebujemy do kolejnego kamienia milowego? Oj, blisko. Dobrze, tak czy siak, mam nadzieję, że Ci się podobał. I tak możecie zdać łapkę w górę. Jeżeli jesteście nowi i chcecie zobaczyć, jak będziemy tutaj dalej te wszystkie parki rozbudowywać, to możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i co dużo mówić, do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Czy mogłybyś to przerzucić na tą drugą stronę widz rzeki i pokazać nam może to. Ale upatrz się na ten przemysł, normalnie tu jeszcze wypalony specjalnie na te drzewka.
Mógłbyś się przepiąć na tą drugą część? Proszę cię. No dawaj, dawaj, dawaj. No dawaj, niech ci będzie, ale chciałem parę zobaczyć. Cześć!